Zastanawiano się po prostu, co zrobić z tymi starymi urządzeniami. Albo wywieźć na złom, jako bezużyteczny złom, albo coś z tym zrobić. No i pracownicy komunalnego zakładu wspólnie z dyrektorem wpadli na taki pomysł, żeby może pół żartem, pół serio po prostu zrobić, takiego ludzika stworzyć. I ludzik powstał. Zaprojektował go sam dyrektor zakładu, a wykonał po godzinach jeden z pracowników. Ludzik otrzymał imię Hydroforek, na cześć starej hydroforni, z demontażu której pochodzą materiały, z których został wykonany. Hydroforek stanął na terenie Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence. Tam też można go podziwiać.